Cześć, witam was bardzo serdecznie. Janek Śpiewak, witam was na moim kanale. Dzisiaj rozmowa ze znanym i lubianym... Nie przez wszystkich. Nie przez wszystkich, no ale z Jankiem Świtałą, ratownikiem... Dzień dobry. Ratownikiem medycznym, osobowością internetową, influencerem. Jeszcze jak mam cię obrazić? Ten kapitalista i... I Janusz Biznesu. Janusz Biznesu, dokładnie. Ale po wymianie tych przyjemności, Janku, zaangażowałeś się też trochę w tą akcję, którą rozkręciliśmy jakiś czas temu na temat alkoholu. I no, jesteś osobą, która no, ze skutkami nadmiernego spożycia alkoholu spotyka się chyba dość często. Czy możesz powiedzieć, jako ratownik medyczny, jakie ostatnie miałeś przypadki, jak to wygląda właśnie w praktyce? Ojej, w sensie na każdym dyżurze mamy do czynienia z ludźmi, którzy albo z powodu spożycia alkoholu doznali jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, albo z powodu długotrwałego zażywania alkoholu cierpią na różne dolegliwości. Nie ma dyżuru, żebyśmy nie musieli, że powiem, osobami pod wpływem się zajmować. No, dla przykładu, no, na przedostatnim dyżurze, wiesz, mieliśmy pacjenta, który po pijaku wskoczył do wody, nie? Wydmuchał 4,7 promila bodajże we krwi, zalał sobie te płuca. Ale co, postanowił popływać, tak, popełnić samobójstwo? Nie, jakby spędzi czas ze znajomymi nad wodą i stwierdził, że to będzie genialny pomysł wskoczyć do zalewu Zegrzyńskiego. Okay. Wyszło średnio, nie? No, ups. Jakby nie ma dyżuru, wiesz, znaczy, może nie ma sytuacji, nie? W której ten alkohol nie grałby pierwszych skrzypców. I nieważne, czy będziemy tu mówić o wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, do którego jeździmy, czy będziemy mówić o przemocy domowej, gdzie zazwyczaj co najmniej połowa biorących udział w danym zdarzeniu ludzi jest pod wpływem alkoholu. Czy też jakby czasów mojej pracy na SOR-ze, nie? Gdzie pacjenci pod wpływem, no najzwyczajniej na świecie walili drzwiami i oknami. Tu może mniej chodzi mi o ludzi, którzy wypili dwa piwka, zaszumiało w głowie i skręcili kostkę, no bo to się może zdarzyć każdemu z nas, nie? Natomiast bardziej chodzi mi o ludzi, którzy na przykład w trakcie, wiesz, pijackich awantur dostali nożem, zrobili sobie krzywdę, spadli z czegoś, pracowali pod wpływem alkoholu albo jechali pod wpływem alkoholu. Mieliśmy też bardzo dużo pacjentów jakby skrzywdzonych przez ludzi pod wpływem alkoholu, czy to właśnie potrąceni piesi, czy ludzie, którzy, no nie wiem, stali się ofiarami agresji nawet na ulicy, nie? W sobotę i w niedzielę rano przychodząc na SOR, tam gdzie pracowałem, tam jest taki dosyć duży korytarz i wzdłuż tego korytarza układaliśmy tych ludzi, którzy najzwyczajniej na świecie zostali do nas przywiezieni głównie z powodu spożycia alkoholowego, no bo umówmy się, uraz stawu skokowego to jest medycznie pierdoła, nie? Natomiast to upojenie może człowieka zabić. Natomiast ustawiliśmy, wiesz, w takich dwóch szeregach. No i nazywaliśmy to trochę szyderczo kliniką budzik, bo ci wszyscy ludzie niezależnie od kliniką tego... Kliniką budzik. Kliniką budzik, tak, bo ci wszyscy ludzie niezależnie od tego, z jakiej pochodzili grupy społecznej, jaki zawód wykonywali, kim tak naprawdę byli, to łączył ich wspólny mianownik. No czyli naprawdę, że może nie to, że masakryczne, ani nie hardkorowe, natomiast takie skrajne upojenie alkoholem, które w wielu przypadkach w każdym innym miejscu mogłoby się zakończyć szybką śmiercią. Nie? Wiesz, to jest bardzo, jakby ci ludzie w ogóle, jakby ludzie pijący, upijający się często gęsto, to są ludzie nieprzytomni. Jak uczę pierwszej pomocy, to też opowiadam o tym, że wiecie, że wam tak się może wydawać, że wy nie spotykacie ludzi nieprzytomnych, ale jeżeli wracasz, wiesz, z pracy w sobotę wieczorem i widzisz studenta na ławce, który już zaniemógł i zasnął, no to często gęsto są w tak bardzo upojeni, że no nawet nie reagują na ból, kiedy się ich tam ocenia. Nie? Więc to są ludzie, którzy często gęsto klinicznie wyczerpują wszelkie znamiona no, bycia osobą nieprzytomną. Mhm. Nie? U takich jakby osób dochodzi do bardzo często do zniesienia takich naturalnych odruchów, jakie mamy, obronnych, czy odruch gardłowy, czyli to jest jakby odruch, który sprawia, że nie utopisz się we własnej ślinie śpiąc. Przełykasz ten płyn, który się gromadzi w ustach. No, u tych ludzi te odruchy są zniesione. Często, gęsto zdarzają się pacjenci, którzy pod wpływem alkoholu jakby no, zwymiotowali i zaaspirowali tą treść do płuc. No i w ten sposób się duszą na przykład. No, to też z tego co pamiętam jest najczęstsza taka bezpośrednia przyczyna zgonu z powodu alkoholu. Uduszenie własnymi wymiocinami. Tak. Średnio jest to piękna śmierć, a wiesz, a nawet jeżeli taki człowiek nie umrze, to dochodzi często do nieodwracalnych zmian w mózgu, do zachwistowego zapalenia płuc. Niedotlenienie mózgu, tak? Tak. Tacy ludzie są, wiesz, często gęsto leczeni na ojomach, to leczenie jest bardzo kosztowne. No tu mówimy o takim bezpośrednim, nie? Jakby bezpośrednim zgonie z powodu alkoholu, no bo jest całe spektrum, jakby to powiedzieć,
No można sobie wybrać, pijąc, nadużywając alkoholu przez wiele lat, można sobie wybrać jeden z 20 czy 30 sposobów, w jaki się człowiek odmelduje z tego świata i żaden nie jest specjalnie spektakularny. Kajtek zauważył właśnie swoje odbicie. Naprawdę zauważył swoje odbicie. Tak. To jest moment transcendentalny. Ale nie będziemy teraz rozmawiać o tym, czy psy mają duszę. Nie będziemy. Ale tak. Chociaż ogólnie wydaje mi się, że mają. Ale powiedz mi, no, jak wygląda praca z takimi ludźmi? No bo ty mówisz, że są nieprzytomni, ale bardzo często są też po prostu mega agresywni chyba, nie? No w sensie że po wódce ma się w ogóle po alkoholu i ludzie się stają mało przyjemni. Oczywiście, bo to jakby zacznijmy od tego, że substancje psychoaktywne jakby nie zmieniają tego, kim jesteś, nie? Tylko one jakby uwidaczniają twoje cechy. Jeżeli ktoś jest męczy bułą, to tak się upije, to będzie męczył bułę, tylko że po pijaku, nie? Jeżeli ktoś jest na co dzień agresywny, no to po alkoholu też będzie agresywny i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Natomiast tak, jakby ta agresja się zdarza, ona, bo w nas w ogóle jako w społeczeństwie jest bardzo dużo agresji, nie? Agresji wynikającej przynajmniej w mojej ocenie ze strachu, bo w przeciwieństwie do ciebie jestem niedouczonym socjologiem. Natomiast zdarzają się jeszcze napaści na nas, na personel, dochodzi do rękoczynów różnych, nie? Czasami interweniuje policja, czasami radzimy sobie sami, natomiast jakby tak. A to też jest tak, że gęsto ci ludzie pod wpływem alkoholu, którzy są agresywni, oni najzwyczajniej na świecie doprowadzili się do stanu, w którym oni naprawdę nie wiedzą, co jest pięć. I jak wytrzeźwieją, wiesz, często przepraszają, często nie pamiętają tego, co robili, nie? Typu, nie wiem, ktoś próbował naszczać do szafki z lekami w szpitalu albo rzucił się z pięściami na pielęgniarkę, a był zdziwiony, że 3 sekundy później leżał spacyfikowany na podłodze, nie? Otwiera, wiesz, rano oczy, mówi, no, co się stało, co ja tu robię? Jakby, no mogę panu opowiedzieć, możemy puścić monitoring, ale sugerujemy rozejście się w pokoju. Aha, ale to nie ścigacie takich ludzi potem? Jeśli ktoś ci, że tak powiem, nawalony cię uderzył albo popchnął, no to jest naruszenie chyba... No tak, jak najbardziej, tylko że to jest cały czas traktowane bardzo mocno po macoszemu i to wszystko zależy, nie? W sensie, jakby ja sam składałem doniesienie o popełnieniu przestępstwa, bo dostałem w twarz od pacjentki. Po alkoholu i po 2 czy 3 tygodniach przyszło pismo, że w sumie spoliczkowanie ratownika medycznego w trakcie udzielania medycznych czynności ratunkowych, nawet jeżeli to jest przestępstwo, to tam o niskiej szkodliwości. Niska szkodliwość, no dokładnie, tak. No jakby przecież to się zmienia, bo to było w 2019 roku, ostatnio ratownik wodny został spoliczkowany przez jakiegoś pijanego plażowicza, no to tam to jakby sąd i prokuratura zadziałały szybciej, to było te 4000 zł grzywny i 1000 zł nawiązki, no ale jeżeli to jest cena, wiesz, za, czy jakby ceną za spoliczkowanie medyka, nie? Który przychodzi do pracy, by ratować ludzkie życie i udzielać świadczeń zdrowotnych osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, wynosi 1000 zł, no to... No tak. No to znaczy, że państwo niespecjalnie chyba szanuje własnych, własne służby. A powiedz mi, jeśli wiem, że takie, no to jest ocena zawsze, ale ile myślisz procent osób, które, że tak powiem, spotykasz na tych SOR-ach i w ogóle wezwań jest to osób, które są po upojeniu? Są takie dane, jak teraz ci dokładnie nie przytoczę, ale to jest rząd wielkości pomiędzy 60 a 80%. 60-80%? Tak, ale to zależy, wiesz, chociażby od dnia tygodnia, nie? Gdzie w piątek, sobotę i w niedzielę masz takich ludzi pod wpływem więcej, tak samo w święta. W święta, w Sylwestra, jakby no to... Wielkanoc też, Boże Narodzenie. Natomiast jakby no nie ma dnia bez pijanych ludzi, no, prosty przykład, scenariusz typu poniedziałek, szósta, no może nie to, że szósta, ale piąta 45, bo żabki się otwierają o 6:00. Piąta 45 przychodzi człowiek, wiesz, z zespołem odstawiennym pod żabkę i no nie zdążył kupić sobie setki, żeby uspokoić, że tak powiem, swój organizm, no i doznaje na przykład napadu padaczki, nie? Bo w ogóle chyba 60 czy 80%, czy nawet 90%, ale to wymaga sprawdzenia i tu nie wiem, czy musisz dodawać napisy w tym, nie wiem, czy dodam, ale tu dodamy ile konkretnie, tak. Ale jakby ogromna ilość ludzi cierpiących, w ogóle zmagających się z padaczką w Polsce, to są przede wszystkim ludzie cierpiący na padaczkę alkoholową czy alkoholową. No i potem też łatwo umrzeć, nie? Bo jakby... No, możesz sobie coś zrobić, rozumiem. Wiesz, bo tą padaczkę, to tak, jak najbardziej, natomiast tą padaczkę przede wszystkim można leczyć, nie? Ale żeby leczyć, to nie można pić. No tak. A powiedz, jak najczęstsze są to właśnie choroby? No wiemy oczywiście o... Znaczy chodzi o choroby, czy o sposoby, jakby co sobie ludzie robią? Sposoby, dla których trafiają do tych szpitali i ojomów. No, rozumiem, że jedna rzecz to jest na pewno, no to co powiedzieliśmy, tak? No to no, te wymiociny, to straszne. Rozumiem, wszyscy wiemy o marskości wątroby, tak, ale... Czy alkohol jest trucizną, która jakby atakuje cały organizm, nie? Jakby oczywiście ona bardzo mocno niszczy układ nerwowy. Zabija szare komórki, to nie wcale te najsłabsze, tylko że powiem, wszystkie. Nie? Doprowadza do niewydolności wielonarządowej, właśnie niewydolność wątroby, niewydolność nerek, niewydolność serca.
problemy z układem gastrycznym, wiesz, choroby takie jak nowotwory też są potęgowane mm-hmm. przez nadmierne spożywanie alkoholu. Generalnie często jest tak, że ci ludzie z powodu niewydolności wątroby, albo w ogóle umierają z powodu niewydolności wątroby, albo na przykład dochodzi do powstania żylaków w przełyku, nie? Czyli organizm kompensuje sobie krążenie, pojawiają się no, takie same żylaki mniej więcej, jakie mają nasze babcie na nogach, tylko że w przełyku, i taki żylak po jakimś czasie pęka i taki człowiek się rozpuszcza od środka, jakby zalewając się krwią. Nie? Są ludzie, którzy doprowadzają się do zaburzeń elektrolitowych, nie? Typu, czyli są w tak długich ciągach, że wypukują się z elektrolitów i te zaburzenia prowadzą do zatrzymania krążenia. Jakby do tych przykładów śmierci, jakie można sobie zrobić przez alkohol, jest od groma i ciut. Często jest też tak, że jakby równolegle do choroby alkoholowej pojawia się na przykład, wiesz, nadużywanie substancji psychoaktywnych, takich jak benzodiazepiny, które są w ogóle same w sobie świetnymi lekami. Ja często podaję pacjentom benzodiazepiny. To są w wielkim skrócie na potrzeby tego podcastu, to są uspokajacze, mm-hmm. ale one są lekami do stosowania doraźnego, na zasadzie tu teraz coś się dzieje, to ja tu teraz uspokajam cię tym lekiem, mm-hmm. tym zastrzykiem. W połączeniu z alkoholu to się robi... Bardziej chodzi o to, że jakby one są używane do niwelowania skutków zespołu odstawiennego. Tylko że bardzo szybko rozwijają wysoką tolerancję. Mhm. I masz człowieka, który na przykład jest jednocześnie alkoholikiem i benzodiazepinistą i potem doznaje takiego napadu padaczki, bo nie zdążył wypić. No i okazuje się, że wszystko to, co mam w karetce, tak niespecjalnie na niego działa. Aha. Nie? I druga, dla przykładu może pojawi się coś, co nazywa się stanem padaczkowym, czyli jest to napad padaczki tam trwający powyżej 5 minut. Wiesz, jak drgasz, to nie oddychasz. Czyli znów nie dotlaniasz sobie mózgu. O matko. No, często pojawiają się też takie choroby, wiesz, no chociażby jak cukrzyca. No tak. Nie? I jakby to... Od alkoholu. Między innymi. Nie? Jakby nie jesteś w stanie stwierdzić, czy u tego konkretnego człowieka to przede wszystkim alkohol, czy kiepska dieta mm-hmm. plus alkohol to przyspieszył. Mm-hmm. Nie? Można by tak mówić o tym bez końca, natomiast to się wszystko sprowadza do tego, że no te 60% pacjentów na SOR-ze to są ludzie, którzy wymagają leczenia z powodu alkoholu. Nie? Znaczy to jest absolutna tragedia i tak jak mówisz, no tutaj, no już pracujesz parę lat, czy masz wrażenie, że tutaj coś się zmieniło pod tym względem? Na gorsze. Na gorsze, nie? W sensie widać to, że społeczeństwo w ogóle coraz bardziej nadużywa substancji psychoaktywnych. Jakby alkohol jest najłatwiej dostępny, jest najmniej demonizowany, teoretycznie wiemy o nim najwięcej jako społeczeństwo, ale to wcale nie jest prawda. No bo dla przykładu, no wiele osób myśli, że piwo to nie alkohol. Tak. Jakby coś, czego ja nie rozumiem w ogóle. Nie? A często zdarzało ci się, tak? Tacy pacjenci, którzy... Pił pan coś? Nie. A kiedy ostatnio piwo? Nie, no na przykład 3 dzisiaj. I co? No ale to jest kwestia braku edukacji jakiejś elementarnej? Czy... Ale też takiego elementu wyparcia, nie? Mhm. I wiesz, i niby rozróżnienia, że piłem się, wiesz, nie upijesz. Mhm. No, bo oczywiście, że się można upić, wszystkim się można upić, co ma w sobie procenty. Co jest taki alkohol, którym się można upić raz, nie? No tak. Czyli to jest twoim zdaniem po prostu symbol, czy jakby owoc większego kryzysu społecznego, który ma... Objaw. Najbardziej objaw, że no przecież jakby, że też w ogóle my żyjemy w takich czasach, kiedy dzieje się tak dużo różnych dziwnych, trudnych sytuacji, które wytwarzają ale to jest przeogromna presja społeczna na całym społeczeństwie. Nieważne, czy jesteś, wiesz, nauczycielem, ratownikiem medycznym, czy pracujesz w jakiejś, nawet jako ten przykładowy robotnik, nie? Jakby widzisz, co się dzieje na świecie, widzisz ceny w sklepach, widzisz jakby sytuację w kraju, jest ciężko, jakby nie ma, mało jest pozytywnych informacji. Ta presja gdzieś tam rośnie, nie? W międzyczasie jakby mamy ze sobą 2 lata pandemii, co się robiło w pandemii? No chlało się przede wszystkim, nie? To jakby z wieloma, być może to, wiesz, będzie tylko dowód anegdotyczny, ale podejrzewam, że wśród twoich znajomych będzie tak samo, że jak pogadasz z nimi chociażby o ich nawykach w trakcie pandemii dotyczących spożycia alkoholu, to nagle się okaże, że ktoś, kto naprawdę pił sobie to, wiesz, lampkę wina do kolacji raz w tygodniu, nagle przestawił się na butelkę dziennie i zauważył to, powiesz, po 3 miesiącach czy po pół roku, nie? I chwała tym, którzy to zauważyli i ten proces przerwali. Natomiast w związku z ogromną dostępnością alkoholów to bardzo łatwo wpaść. Mhm. Mówiliśmy o medycznych skutkach, jakie są społeczne skutki. Ostatnio mi opisywałeś, nie wiem, czy to akurat były związane z alkoholem, ale rozumiem, że no nie, ofiarami tego alkoholu... No są dzieci. No właśnie, znaczy dzieci i kobiety, jak rozumiem chyba. Znaczy kobiety w ogóle, nawet tak fizjologicznie, z tego co pamiętam, że ich organizm jest, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, jest 3 razy bardziej wrażliwy na tego negatywne skutki, czyli jeżeli posadzilibyśmy tu kobietę naszego wagomiaru i pili równo,
to u niej te skutki będą 3 razy gorsze. Odpadnie nie? szybciej. Tak. Też jakby jej organizm poniesie, jakby bardziej się rozpadnie, bardziej się rozpuści, będzie bardziej zniszczony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to że... Ale mówiąc o kobietach, miałem na myśli raczej właśnie tą przemoc domową, nie? Że mówiłeś o tym tak, że... Okej, ale to też jakby wynika być może... To być może, wiesz, gdzieś tam znowu jakby przykłady takie anegdotyczne, ale ja naprawdę zauważam to, że przemoc domowa jest we wszystkie, ma jakby wszystkie kierunki. Mhm. Bo byłem świadkiem i przemocy, wiesz, gdzie, no takiej klasycznej, gdzie to on bije ją i je. Widziałem sytuacje, w których to ona biła jego i je, ale byłem też świadkiem sytuacji, w których to może nie to, że małe dzieci, ale dzieci znęcały się nad rodzicami. Nie? Natomiast generalnie wszędzie tam był alkohol. Mm-hmm. Nie? No mieliśmy pacjenta w trakcie pandemii, który został dźgnięty nożem w wątrobę przez małżonkę. No, przytomnie tam trzymał te parametry, on trafił bardzo szybko do nas na blok, czy od nas z SOR-u na blok i pytam go, nie? Że jakby, ale jak do tego doszło? Bo to no, nie jest tak, że idziesz kuchnią i nagle dostajesz nożem. Nie? On na mnie patrzy i mówi, ja też nie wiem, zawsze dźgała mnie w rękę. jakby... Natomiast wiesz, jakby no ja też nie mogę wszystkim mówić, bo akurat z tego, co mi wiadomo odnośnie tej sprawy, o której ci pisałem, przemocy domowej, gdzie ofiarami były dzieci, toczy się postępowanie i no jakby no nie, no dopóki się toczy, to średnio można mówić. Natomiast jakby ja trochę w życiu widziałem w różnych dziwnych miejscach, byłem i parę trudnych sytuacji mam za sobą. Ale takiego wyjazdu jak teraz, no to myślę, że nie będę miał już nigdy, nie? Gdzie ofiarami jest dwójka dzieci, gdzie jakby widzisz takie permanentne znęcanie się, jakby osoby, która powinna ich chronić. Jakby. I to nie chodzi o to, że to matka, kobieta, tylko rodzic. Nie? Tak. Rodzic powinien chronić dzieci przed światem, a nie być ich oprawcą. I naprawdę jakby takie rzeczy ogląda się no, z żołądkiem w gardle. A to nie są rzeczy, że powiem, no niespotykane. Jeżeli pogadasz z jakimkolwiek ratownikiem medycznym, policjantem czy pracownikiem socjalnym, to problem tej przemocy domowej i alkoholu razem z nią jest ogromny. Nie? Jakby ja sobie w ogóle tak teraz siedzę, rozmawiam, ja sobie nie przypominam żadnej interwencji takiej domowej, gdzie w rechu chodziłaby przemoc, żeby wszyscy byli trzeźwi. Mamy przemoc domową, mamy przemoc wobec dzieci. Jakie skutki jeszcze widzisz społeczne nadmiernego picia? Jakby to powiedzieć. Ja widzę takie społeczne przyzwolenie na upijanie się. Nie? Gdzie jakby pojawia. Bo my też jakby no jeździmy do wszystkich stanów nagłych, gdzie na przykład o tym się mówi coraz częściej, ale wciąż za mało. Stanem nagłym są na przykład już problemy psychiczne, próby samobójcze. Nie? I w ogóle to też jest na tyle trudny temat, że za słowo samobójstwo, próba samobójcza będziesz miał obcięte zasięgi na YouTubie. Ja tak mam na Instagramie. Jak piszę o kryzysie opioidowym, to za słowo heroina albo fentanyl, to tam też zasięgi idą od razu w dół. Stłucz termometr, nie będziesz miał gorączki. Dokładnie. Nie? Natomiast widać ludzi, którzy naprawdę nie dają sobie rady z całym światem, uciekają w to picie i jakby dookoła nich są ludzie, którzy widzą to, czy patrzą na to, ale udają, że tego nie widzą. Nie? Problem tego uzależnienia narasta szczególnie, ja to widzę też bardzo mocno w swoim środowisku, jakby widzę, kto nadużywa. Nie? Widzę, kto... Medyków? Medyków tak, bo to jest moja główna działka, jakby w tym siedzę, ale jakby wśród wszystkich tych, którzy pracują w tych tak zwanych służbach, chociaż my jako ratownicy medyczni nie jesteśmy służbą, jesteśmy podwykonawcami. No, natomiast wiesz, imprezy z policjantami czy ze strażakami, to jakby no, jest najzwyczajniej na świecie jest grubo. Nie? I to nie chodzi o to, że to jest takie imprezowanie jak na studiach, no bo na studiach ludzie eksperymentują, tylko mówimy o dorosłych ludziach. Widać też to, że jakby to... Ale to przyzwolenie jakby... W ogóle jakby takie społeczne, jakby nie tylko, że u nas, nie? Bo jakby, no, jakbyś przyszedł pijany do pogotowia, no to w 2022 roku wlecisz na kopach. To nie są lata 90. Nie? Gdzie bywało różnie, ja znam tę historię tylko z opowieści. A pijanych policjantów też się widzi na służbie? Bo już nie. Na służbie nie, natomiast wiesz, natomiast zdarza się, na przykład, są takie sytuacje. Nie? Jakby ja takiej sytuacji nie przypominam sobie w ciągu ostatnich 5 lat ze swojej kariery. Wcześniej bywało różnie, natomiast w lipcu szpital w Złotowie, w Wałczu, trójka lekarzy z jednego szpitala w ciągu miesiąca przełapana na byciu pod wpływem. Wow. No i jakby no ktoś też tak, że wiesz, no ty z tymi ludźmi przecież jakby widzisz ich, musisz z nimi pracować. No jakby tak. No, można, i to umówmy się, nie? Też jakby trochę inaczej zachowuje się człowiek, który był na imprezie, przesadził, nie zdążył wytrzeźwieć, no i jest jeszcze lekko zawiany. A inaczej zachowuje się człowiek, który ma 7, czy 7 to może nie, ale 4,5 promila we krwi. Nie? A takie tam, i pije w trakcie pracy. I pije w trakcie pracy i takie tam były, wiesz, takie tam były wyniki.
widać też bardzo mocno jakby to, że my uciekamy od tego problemu. Nie? Że jakby teraz mówimy, ok, jakby od momentu, w którym że powiem, ty o tym mówisz głośno, ja mówię o tym głośno z różnych perspektyw i coraz więcej osób gdzieś tam daje to świadectwo, bo ja zresztą ja sam jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, jakby zaczynamy coraz więcej o tym rozmawiać i coraz częściej mówimy ludziom nie, albo to wcale tak nie jest. Nie? Natomiast mimo wszystko żyjemy w społeczeństwie, w którym już jakby cały czas żyją takie hasła typu, no ze mną się nie napijesz, albo nie, wiem, nie pijesz, chory jesteś, a kij cię to obchodzi, dlaczego nie piję? No nie piję, bo nie lubię. Nie? Jakby tak. Ja po tych tam 6 latach, zaraz będzie 7 lat się zacznie w ochronie zdrowia, no to... No sorry, nie? Ale najzwyczajniej na świecie nie. Jakby, nie wiem, no brakuje mi na przykład smaku wina, nie? Albo lubię piwo, lubię, no ale jest piwo zero. A jakby no bez tego wina można żyć, nie? Natomiast te kilka lat oglądając to wszystko jakby wyleczyły mnie z jakiegokolwiek złudzeń wobec alkoholu. W sensie ja też sobie zdaję sprawę, że jestem, wiesz, jakby patrzę na to wszystko z perspektywy bańki pewnej, nie? No bo jest oczywiście masa ludzi, która spożywa alkohol i nic się wielkiego nie dzieje. No jakby używają go rekreacyjnie. Są ludzie, tak samo jak są ludzie, którzy no, zażywają jakąkolwiek inną substancję psychoaktywną, nawet cukier i nic się nie dzieje, nie są otyli, nie mają cukrzycy, bo wszystko jest dla ludzi, nie? Natomiast no, w naszej pracy ten alkoholizm w społeczeństwie bardzo mocno widać. Mhm. Zresztą nawet nie wiem, masz pacjenta, wiesz, potrąconego na pasach przez pijanego kierowcę, jakby szukasz portfela w torebce i obok portfela okazuje się, że jest małpka. Nie? Potem się okazuje w badaniach, że i pacjent byłby, w sensie i nasz pacjent był pijany i kierowca auta był pijany. Nie? To... Boże. Ale właśnie wiesz, wracając jeszcze do tych medyków, którzy piją, no to mi się wydaje, że no, jeśli medycy piją i są alkoholikami, no to rozumiem, że edukacja nie wystarczy, chyba jeśli chodzi o rozwiązanie problemu alkoholowego. Ale problem nie jest tylko wiedza, nie? Problem jest na przykład brak pomocy psychologicznej. No i tu wydaje mi się, że świetnym przykładem jest chociażby znów słowo na H, za które będziesz miał mniejsze zasięgi, czyli heroina. Jeżeli masz zapłacić za jedną sesję psychoterapii we Wrocławiu 140, 150, 200 zł za jedną, a chodzisz na przykład 2 razy w tygodniu albo 4 razy w miesiącu, a działka heroiny kosztuje 30 zł, to co wybierzesz, jeżeli niesiesz w sobie ciężar, którego nie jesteś w stanie udźwignąć, nie? A takich ludzi jest coraz więcej. I podobnie z alkoholem, jak ktoś nie ma dostępu do heroiny, no to będzie pił wódkę, no bo jakby jednym i drugim się znieczulisz, tylko w trochę innym, w inny sposób, nie? Ale czy byłbyś za zakazem nocnym na przykład sprzedaży alkoholu, czy... Tak, w sensie jakby też w mądry sposób, no nie na zasadzie, żeby wprowadzić prohibicję, bo jakby uważam, że całkowite ograniczenie dostępu do alkoholu, a takie całkowite, że no nigdzie w mieście nie kupisz. Ale mówisz teraz o nocy, czy o całym... O nocy. Nie? O nocy. A dlaczego nie? Bo doprowadzisz, znaczy, umówmy się, jakby uważam, że na przykład, że w centrum miasta, tam gdzie są knajpy, bary i tak dalej, no to... nie ma żadnej potrzeby, żeby były sklepy z alkoholem. Nie? Natomiast jeżeli, wiesz, pozamykamy wszystkie sklepy na osiedlach, no to będziemy iść do Melin, nie? Będzie pojawiał się alkohol z lewego źródła, będą pojawiały się zgony, bo ludzie będą spożywali różne wynalazki. No i jakby i pytanie, co się bardziej opłaca, żeby i społecznie, i ekonomicznie, i też etycznie, nie? Natomiast uważam, że alkohol jest w Polsce no, na pewno za bardzo dostępny na stacjach benzynowych. Jakby, no, stacja benzynowa służy przede wszystkim do tankowania, nie? Tak. To, że żyjemy w kraju, w którym to jest, wiesz, piekarnia, kiosk, poczta, tak. Sklep z dewocjonaliami swoją drogą, nie? Natomiast no, nie musi być miejscem, do którego przychodzi się po alkohol. No tak, to też buduje takie przyzwolenie społeczne, nie? Że tak. Jakby ten alkohol jest wszędzie, tak. I spoko, tak. Nie? Wiesz, no i jakby też nie mam pojęcia, jak tu u ciebie w centrum. Natomiast ja mieszkam na Bielanach, ja mogę całą dobę kupić alkohol w 7 miejscach oddalonych od mojego domu, może kilometr w linii prostej. Nie? To też jest tak, że wiesz, no, to są miejsca, do których jeździ się, ponieważ no, tam dochodzi do bujek, szarpanin, pchnięć nożem i tak dalej. No i jakby okej, zgadzam się z tym, że jeżeli, częściowo oczywiście, że jeżeli jakby nie będzie tych miejsc, to do tych sytuacji będzie dochodzić gdzieś indziej, ale uważam, że będzie ich przede wszystkim mniej, no bo jeżeli kupiłeś ileś tam alkoholu na imprezę, wypiłeś wszystko, no to i nie masz gdzie po niego pójść, albo wyprawa będzie trwała 2 godziny, no to jest szansa, że już nie będziesz tak. Tam, nie? Natomiast jeżeli wiesz, bojowa ekipa 15 chłopaków w wieku lat 20-23 idzie w miasto szukać przygód i alkoholu i spotka drugą taką samą ekipę, no to 15 minut później przyjeżdżamy my i zbieramy to, co z nich zostało. No dla mnie jest niesamowite, że ja miałem kiedyś wrażenie, że jednak te przepisy dotyczące sprzedaży nietrzeźwym chyba były bardziej pilnowane. Teraz mam wrażenie, że jakby sprzedają każdemu ten alkohol. Zresztą ja pracowałem w knajpie, nie? I
kiedyś powiedziałem, że nie sprzedam panu pijanemu. Znaczy ja to zrobiłem tak trochę ze złośliwości, bo mnie irytował bardzo mocno. Natomiast był już strasznie podpitym klientem, który zawracał dupę, zachowywał się co najmniej nieadekwatnie do miejsca, w którym się znajdował. I powiem, że no, prawo w Polsce mu zakazuje sprzedaż, że mi zakazuje sprzedaż alkoholu, dostałem zjeb od menadżera. A, no tak. Nie, nie pracuję już w tym miejscu i serdecznie ich nie pozdrawiam. Jak mijam tą knajpę, to przechodzę szerokim łukiem. Natomiast jakby no, taka tendencja w Polsce jest, nie? Ale wiesz, jakby też tych miejsc w ogóle, gdzie możesz alkohol kupić, jest pełno. Jakby no, w każdej wiosce masz sklep, gdzie możesz kupić alkohol. Nie? Masz więcej sklepów z koncesją niż na przykład w aptek w niektórych miejscach. No, no na pewno teraz jest jedno miejsce sprzedaży na 300 osób, to podejrzewam, że dostępu do lekarza takiego w Polsce no z pewnością, nie. Nie ma. Nie? Ja pracuję z lekarzami, wielu lekarzy to moi kumple i przyjaciele i ja mam problem, żeby się do nich dostać. No więc jest to na pewno dziwne, że w kraju można łatwiej kupić wódkę niż bułkę, czy pójść do lekarza. A powiedz, no właśnie, no prowadzimy tą akcję na socialach i tak dalej, no co ty w ogóle uważasz o reklamach alkoholi? Znaczy... Ty teraz chcę, żebyś potępił. Znaczy, jakby umówmy nie, się... Nie, musisz, nie, 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 ale jakby to moje zdanie jest jasne. Jakby umówmy się. W reklamach alkoholu nie chodzi o takich ludzi jak jajczycy, bo mamy swoje jasne wyrobione zdanie i mnie, wiesz, mnie znana osobistość, która wyciąga w moją stronę szklankę i mówi, chodź, czeka nas przygoda. No średnio mnie do tej przygody zachęca, bo wiem, jak ta przygoda się skończy, a pracowałem na tak wielu sorach w Polsce, że nie chcę trafić na żaden. Natomiast... Nie, tak, absurdalność tych reklam naprawdę tak, jest tak, czasem nieprawdopodobna. Tak, tym bardziej, że są inne substancje, po których świetnie się tak. można bawić i jakby im masz gwarancję, tak. że nic się nie stanie. I nie będziesz miał kaca. Dokładnie. Natomiast wiesz, tu chodzi o najsłabszych, przede wszystkim o tych, którzy... wychodzą z nałogu. Mhm. I jakby to są ludzie bardzo podatni, takie sugestie, tak. nie? I jakby to tych ludzi jako społeczeństwo mamy bronić. Nie to, że musimy, mamy ich bronić, koniec, kropka. I tu nie ma nic do gadania. Tak jak bronimy ludzi, wiesz, chorujących na raka, bronimy, a przynajmniej my, tak jak tu siedzimy we dwóch, robimy, wiesz, wszystko, żeby samodzielne matki, żeby miały lepiej, żeby nie były poniżane przez społeczeństwo. Tak uważam, że jako społeczeństwo musimy chronić ludzi, którzy z tym nałogiem walczą. I naprawdę taka głupia reklama może ich striggerować. Nie? A jak nie pierwsza, to kolejne 6, bo był taki moment chociażby na Instagramie, na którym też pracuję, że nie dało się, że powiem, do tej aplikacji wejść, nie oglądając jakiejkolwiek reklamy. Druga rzecz to, że musimy chronić ludzi, którzy pochodzą z rodzin alkoholowych. Mhm. Nie? Ja już nie pamiętam konkretnych danych, ale ten taki najszerszy zakres wskazywał, że nawet 13 milionów ludzi w Polsce może być bezpośrednio, pośrednio lub wtórnie dotkniętych jakimiś skutkami choroby alkoholowej, czy to swoimi, kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy 13 milionów, czy 1/3 ludzi mieszkających w Polsce mniej więcej, którzy na własne oczy widzieli, co robi alkohol. Im bliskim, często gęsto, wiesz, idą w świat, wiesz, z traumami, z PTSD i tak dalej, czyli jakby z chorobami, które do tej pory były w cudzysłowie zarezerwowane dla żołnierzy walczących w Afganistanie, a to zafundowało im ich własne życie tu w Polsce. I wiesz, i oglądają jakiegoś uśmiechniętego gamonia, nie? Który mówi, napijmy się tego czy tamtego, będzie super. No jakbyś się poczuł. Ty jako osobista, czy ty, nie chcę wchodzić, oczywiście jak nie chcesz, ale no. czy ty jakby jako twoja osobiste doświadczenie jakoś to no na przykład tak, no jak wyciągam z domu, wiesz, z domu dwójkę dzieci, które najzwyczajniej na świecie ich najbliższa osoba próbowała zabić pod tym alkoholu, no to gryzę się w język, żeby się obok nich nie rozryczeć, nie? Bo ja przypominam sobie może nie tak hardkorowe akcje z mojej przeszłości, natomiast no podobne. I jakby doskonale sobie zdaję sprawę z tego, jak te dzieciaki będą się czuły i jak sobie będą ten dzień wspominać za 20 lat na przykład. Nie? I jakkolwiek to zabrzmi, to wiesz, zaciskam zęby i mam nadzieję, że nie będą mnie pamiętać. Natomiast to też jest tak, że zdajesz, że jakby, no, że tak wcale nie musi być. Mhm. Nie? Że jakby no... No, to jest polityka, znaczy, to jest pewien wybór polityczny, bo jest ta część oczywiście, która zawsze... Bo ty mówisz takie coś, co ja się do końca z tym nie zgadzam. No. A może się zgadzam, tylko może po prostu przechodzę taki okres radykalizacji po prostu. Czyli mówiłeś, że, no, że wszystko jest dla ludzi, nie? Tak. I czy faktycznie wszystko jest dla ludzi? Jeśli no. alkohol masz no, w te badania, wiesz, no, te badania naukowe Lancetu, tak, na które ja się często powołuję, no jakby wskazują, że masz heroinę, a potem masz alkohol. A ty mówisz o skutkach zdrowotnych, bo to jest jakby... Nie, jeśli weźmiesz społeczne dodasz, to alkohol jest najgorszy używany. Okej, nie, bo... A jeśli tylko zdrowotne, no to on jest tam gdzieś trochę poniżej heroiny, no ale tak. ciągle jest to naprawdę ciężki narkotyk, tak?
Więc pytanie jest takie, czy jednak, wiesz, no czy... Okej, ale bo to jakby znów, ja wiem, o co ci chodzi, ja rozumiem twój punkt widzenia i jak najbardziej jestem w stanie mu przyklasnąć, tylko że nie możemy w takim razie zapomnieć o tym, że jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, to najwięcej osób na świecie zabija cukier. No dobra, ale czy to nie jest tak, że... No cukrzyca i powikłania jakby złej diety zabijają więcej ludzi w tym momencie. Niż no tak, ale od cukru, no właśnie, tak jak mówiłeś, no nikt nie poszedł zabijać własnych dzieci, no. Ale mi się wydaje, że to jest tak ciężki narkotyk, wiesz, jakby... No i też w ogóle możemy też, wiesz, zastanowić się, wiesz, no bo rozumiem, że... Czy jakbyśmy inaczej mówili na przykład o marihuanie, o grzybach, nie wiem, o różnych tych substancjach psychoaktywnych, które są dużo mniej szkodliwe i dla człowieka, które je zażywa, i dla otoczenia, które, że tak powiem, musi z nim obcować. Czy w ramach redukcji szkód, twoim zdaniem, no jakby tutaj można coś zdziałać? Ale... Czy to da się przesunąć po prostu to, żeby zamiast zastąpić ten alkohol, no po prostu używkami, słabszymi używkami, tak? Innego rzędu. Jakby to wiem, o co się chodzi i uważam, że jak najbardziej tak, natomiast to też nie do końca jest metoda, żeby, wiesz, leczyć dżumę cholerą, nie? Czy tam malarię wirusem Zika. Natomiast my przede wszystkim musimy zacząć mówić o wszystkich substancjach psychoaktywnych jakie one są, nie? I tu dla przykładu, znów moje ukochane opioidy, jestem wielkim entuzjastą dawania ludziom opioidów, jakkolwiek to zabrzmi, bo to są bardzo bezpieczne leki, ale pod warunkiem, że ja ci je daję, tak, a nie, że ja je sam biorę. Nie? I znów jakby mamy, wiesz, o opioidach mówi się w kontekście uzależnienia, wiesz, strachu, pokazuje się przykład Stanów, odcinając się jakby całkowicie od całego kontekstu, jakby jak ten kryzys w ogóle narastał i kto go spowodował i jakby przez co został spowodowany w niektórych Stanach. I wiesz, trzymamy morfinę, fentanyl w sejfie, rozliczamy się z każdej ampułki, jakby robimy coś z tego nie wiadomo co, a to w rezultacie prowadzi do tego, że znakomita większość ludzi leczących się na raka jest niedoleczona przeciwbólowo, czyli w wielkim skrócie jest skazana systemowo na ogromne cierpienie, bo ktoś się boi, że pacjentka w czwartym stadium nowotworu może się uzależnić. Jakby gdzie grzyma, gdzie Krym? Idąc dalej, jakby jeżeli będziemy mówić o tym wszystkim tak, jakie opisywać te rzeczy takimi, jakimi są, czyli mówisz, no, że gandzia generalnie, no nie wiem, ta odmiana cię zamuli, ta cię rozweseli, ale jedna i druga może w dłuższym okresie stosowania jakby zrobić ci z mózgu galaretę, no to taki młody człowiek być może dowie się, że jakby spoko, no lówka w piątek wieczorem jest okej, okay, ale jaranie gibona dzień w dzień przez 20 lat no, jest raczej słabym pomysłem na przyszłość. Czy ktoś ci powiedział w toku edukacji o tym, jak kończyć nadmierne spożywanie alkoholu? No mi też nie. Jakby jaka była twoja edukacja odnośnie substancji psychoaktywnych? No mnie straszyli gościem, który przyjdzie, jakby poczęstuje mnie blantem w poniedziałek, a ja w środę będę już, wiesz... U nas testy były, wiesz, moczu robione wyrywkowo. Pamiętam, bo naprawdę to było dość hardkorowe, były losowania robione. No, a właśnie, i zobacz, jakby znów straszymy, nie? Ale No tak, zero. Straszymy. No to jakby, no okej, ale przypominam, że bycie pod wpływem jakiejkolwiek substancji w Polsce jest legalne. Możesz przycipać wszystko i masz to we krwi i jakby nie można ci postawić zarzutów. Nie? Nielegalne jest posiadanie. Więc jakby co ma udowodnić ten test? Że co? Nie? Jakby, bo taka jest mentalność jakby... Czy się stoczyłeś, jesteś wstydem dla tej szkoły. Nie, ale jakby... wiesz, ale... I takie, bo to jest bardzo podobne do edukacji na przykład seksualnej. Znowu ci zbanują z zasięgi. Myślą, dobra, tam wiesz też. Zobacz, edukacja seksualna w Polsce. No nie rób... bo spłoniesz w piekle. Tak. Tak samo z narkotykami. No nie tykaj, bo spłoniesz w piekle. No jakby i tak dotknie. A nie spłonie w piekle, to co sobie pomyśli? No, że ci w cudzysłowie starsi dorośli, no... Zgadają głupoty, nie? No to jak, jakby ten taki człowiek z automatu odrzuci wszystko, co mu powiemy. Jak mu powiemy, no wprost, jakby no... Nie wiem, bierzesz ekstazję na imprezie, no spoko, ale to pamiętaj o tym, że jak tańczysz, to pij wodę, a jak nie tańczysz, to nie pij, nie? Bo może na przykład dojść do obrzęku płuc. Jakby chcesz spłać LSD, no okej, ale poczytaj najpierw o tym i zastanów się, czy to jest na pewno odpowiedni moment w twoim życiu. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jakby lubisz białe proszki, okej, ale pamiętaj o tym, że w związku z tym, że są w Polsce nielegalne, to jakby dystrybutorzy dodają do nich różnych dziwnych rzeczy i możesz w internecie kupić sobie zestaw do sprawdzenia tego, co na pewno kupiłeś. Nie? W sensie jakby ocenić czystość i tak dalej. I wiesz, i to jest redukcja szkód. I tak samo z alkoholem. No, chcesz iść na piwo z kumplami? Mordo, no idź. Ale jak idziesz na piąte piwo z kumplami w ciągu 5 dni i nie umiesz inaczej spędzić wieczoru, albo to jest twój jedyny sposób na odreagowanie problemów, no to już masz problem.
Nie, tylko pytanie, czy ten problem będzie duży czy mały. Mhm. Ostatnie pytanie. Ja, wiesz, ja nigdy nie robiłem sobie specjalnie zdjęć z alkoholem, ani nic takiego. A, jedno widziałem. Ale tak, potem było Janusz Palikot wyciągnął mi tam te dwa zdjęcia sprzed wielu lat. No ale właśnie, czy masz jakieś refleksje na temat tego, jak się zachowywać w ogóle w internecie, jak w ogóle... No ja powiedziałem sobie, że już więcej na pewno nie będę wrzucać tego i że jakby... No nie wiem, no po prostu to jest taki minimum, który możemy po prostu zrobić dla ludzi, tak jak powiedziałeś, dla tych ludzi wychodzących z nałogu. Mamy zdiagnozowanych, alkoholików zdiagnozowanych, tak? Czyli ktoś tam wypełnił jakieś tam testy, coś tam mamy ponad 800 tysięcy, tak? Czyli możemy pewnie liczyć, że... Więcej niż pielęgniarek i żołnierzy. No, czyli możemy liczyć, że pewnie to jest, ta liczba jest tak naprawdę pewnie dwa razy większa. No mamy setki tysięcy... Tak, setki tysięcy ludzi, którzy są trzeźwymi alkoholikami albo są na terapiach, walczą z tym nałogiem i tak jak powiedziałeś, mamy miliony ludzi, którzy mają formę i co możemy dla nich zrobić, jakby, no, myślisz, znaczy na pewno to jest to, co ja na pewno zrobię, tak, żeby już nigdy więcej żadnego zdjęcia z alkoholem nie zrobię. Jeżeli pytasz mnie jako twórcę internetowego, tak, no to jakby ja nie ukrywałem nigdy, że od kilku lat, zaraz będą trzy pełne, nie piję alkoholu. Raz jeden w tym czasie spróbowałem trochę wódki i bardzo szybko sobie przypomniałem, dlaczego tego nie spożywam. Jakby nie, no nawet, jakby to powiedzieć, nawet nie przyszłoby mi przez myśl, żeby mając tak duże zasięgi, jakie mam, wrzucić sobie nawet takie, wiesz, takie, no takie zdjęcie na zasadzie, robimy teraz samojebkę i tutaj tak, pusta butelka, najzwyczajniej na świecie, dlatego że to wszystko jest bardzo skrzętnie wykorzystywane w tym internetowym świecie do różnej maści marketingów. Uważam, że powinniśmy, w sensie tak optymalnie byłoby fajnie, gdyby przede wszystkim wszyscy zrozumieli w Polsce, żeby każdy miał okazję to usłyszeć, że alkoholizm jest chorobą i choroby się leczy. To jest o tyle trudna choroba, że ona promieniuje bardzo mocno na środowisko, na najbliższe otoczenie, na rodzinę i tak dalej i niszczy wiele rzeczy, nie tylko organizm. Natomiast to jest choroba, można ją leczyć z powodzeniem. I tacy ludzie są. Trzeba mieć empatię do tego po prostu i wydaje mi się, że tego strasznie brakuje wśród tych dużych twórców internetowych, że oni po prostu zupełnie... Czy nie wiem, czy to jest empatia, czy to jest brak odpowiedzialności za treści, które się wrzuca, nie? Bo jakby umówmy się, gdyby w te wakacje, gdyby pojawiła się jedna czy dwie reklamy promujące spożywanie alkoholu, no to pośmialibyśmy się, pokręcili nosem i stwierdzili, no dobra, no jakby... Ta jedna nawet była śmieszna, a ta druga to taka tam se, nie? Natomiast zostało doprowadzone do tego, że odpalało się jakiekolwiek medium społecznościowe i co trzecia reklama to była reklama promująca jakiś podły alkohol, nie? Czy to, wiesz, produkcji krajowej czy zagranicznej. To w pewnym momencie było aż do obrzydzenia. Ewidentnie poszła kasa, żeby właśnie młodzież targetować i kobiety, nie? Tak. Że ewidentnie z badań mi wyszło, że to, bo widzę, wiesz, widzę i też nie podobają mi się takie rzeczy, wiesz, że tam żona Żebrowskiego promuje wino 0% dla kobiet w ciąży. Ja pierdolę, znaczy, przepraszam, co? Jakby, czy naprawdę kobieta w ciąży musi myśleć o winie w trakcie ciąży? Wiesz, jakby o co chodzi, nie? Więc, no to pijany w ciąży też się jeździ, nie? No nie, to już jest tak, no, ten syndrom FAS, tak, to się nazywa, tak. No to, tak. widać po budowie tych ludzi, że są inni. Nie? Tak, no i też to są takie zmiany na całe życie, nie? Fajnie byłoby też, gdyby coraz więcej osób, najzwyczajniej na świecie, no, rozumiało to, że jak mówicie, że mordo, no jestem na imprezie, ale dzisiaj nie piję. Mhm. To mówisz, okej, okay, a nie... co się stało, albo tak. Chuj cię to obchodzi, jak to się stało, no nie piję, to nie piję, no jakby, to, wiesz, i tak dalej, nie? Fajnie by było, gdybyśmy naprawdę zaczęli w ogóle w Polsce taką społeczną debatę o substancjach psychoaktywnych. No jakby ja nigdy też tego nie ukrywałem, jakby ja miałem okazję korzystać z wielu, naprawdę różnych, no i jak widzisz, żyję, funkcjonuję. Jakby oczywiście też ja bardzo mocno pilnuję tego, żeby, nie wiem, no, wziąłbyś mnie z dyżur w pogotowiu czy na sorze na mocz, jakby nigdy by ci nic nie wyszło, nie? Bo to jest właśnie to odpowiedzialne korzystanie. No ale jakby zobacz, żyję, funkcjonuję, nikogo nie biję, nikogo nie krzywdzę, bo gdzieś w toku mojej edukacji pojawiło się, jakby to powiedzieć, no przygotowanie, wiedza merytoryczna, nie? To też jest tak, że
No to że influencerów nie wyślemy przede wszystkich na, wiesz, fajnie byłoby ich wysłać na SOR wszystkich i żeby zobaczyli sobie ci reklamujący alkohol. Influencerzy walczą na SORze. Powiem ci, gdyby TVN to zrobił, oglądałbym. Naprawdę, jakby totalnie. Ja widzę nie? taką, wiesz, tak. taką jedną czy drugą panią jury z tego czy tamtego programu, jak musi zmienić pan persona, nie? Wyrzyganemu, obsikanemu alkoholikowi. Studentowi. Tak. Tak. Nie, natomiast wiesz, jakby ja bym chciał, żebyśmy o tym najlepiej na świecie rozmawiali, nie? Że jakby, słuchaj, no jakby są ludzie, którzy wolą zapalić śmiesznego papierosa, są ludzie, którzy wolą, wiesz, polecieć, czy obejrzeć kreskówki bez telewizora za pomocą małego kartoniku i okej, okay, tylko niech oni to wszyscy robią bezpiecznie. I tak samo jest z tymi, którzy no na przykład, nie wiem, no, lubią alkohol, bo w samym alkoholu nie ma nic złego. Jakby no... No tutaj to jakby, to jak ty to mówisz, to mnie tak nie wiem. No, no ale jakby, wiesz, no nie, no ale wiesz, no co, teraz wiem, że trochę tego wracamy do tego, no. co już gadaliśmy wcześniej, nie, no ale jednak po jednym joint jakby... No wiesz, lekarze mówią, że każda dawka alkoholu jest szkodliwa, nie? Że no ale, nie ma bezpiecznych dawek. No, no ale to no jakby okej, okay, no bo każda dawka może, wiesz, może być tu i teraz dla ciebie, nie wiem, zakończyć się jakimś tam, mieć jakiś tam ujemny skutek dla twojego zdrowia, ale umówmy się, nie? Jakby chyba każdy z nas miał okazję widzieć, jak nie u siebie w domu, to też w domu znajomych, ten archetyp starego, który wraca z roboty, w czwartek wieczorem już nic nie musi robić, ogląda sobie mecz i pije piwo. No to nie chce oglądać, nie chce pić, jakby jest okej, okay. Wypija jednego browara, no i luz. Są ludzie, którzy, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, wypijają sobie tą lampkę wina wieczorem do kolacji i nic się nie dzieje i czują się lepiej, bo to nie substancja jest problemem, tylko sposób korzystania z niej, nie? No, jakby oczywiście każdy alkoholik zaczynał kiedyś od jednego piwa, nie? Jakby każdy heroinista zaczynał kiedyś od... Może nie każdy, bo w temacie narkotyków jest to trochę bardziej skomplikowane, no ale jakby gdzieś tam była inna substancja wcześniej. To nie jest tak, że idziesz ulicą, bierzesz strzykawkę do psego typa i podajesz sobie po prostu w żyłę, nie? Natomiast jakby nikt tych ludzi nie ostrzegł, nikt tych ludzi nie edukował, nikt też tym ludziom tak systemowo nie pomógł, nie wpierdzielić się w to bagno, nie? No zobacz, no idziesz na imprezę integracyjną jakiejkolwiek firmy. Woda się leje dodanie. Jeszcze darmowa, nie? Jakby no, ja może nie jestem specjalnie majętnym człowiekiem, ale stać mi naprawdę stać mi na to, żeby kupić sobie flaszkę wódki w domu i wypić ją w domu i nie musieć zalewać się w trupa na firmowych imprezach, nie? A to jest takie bardzo nagminne, no bo wiesz, za darmo to odpalamy wrotki i imprezujemy. To samo jest, ja słyszałem ostatnio o sytuacji, w której, wiesz, samorząd studentów, tam się dopiero pije w tych samorządach i na tych wyjazdach i właśnie ostatnio słyszałem o, nie wiem, to było parę lat temu, ale facet właśnie na takim wyjeździe studenckim się po prostu, tak jak mówiłeś, udusił własnymi wymiocinami, nie? Więc że totalna jest powszechność tego i totalna jest akceptacja tego i tak jak mówisz, no bycie abstynentem, nawet nie abstynentem, tylko nawet po prostu nie picie czasem w jakieś dłuższe okresy czasu się spotykasz ze ostracyzmem. Ja w ogóle, jeżeli mogę, bo ja też lubię takie wbijać palec pod żebro ludziom, którzy mnie obserwują i też w ogóle ludziom w internecie, jakby spróbujcie wszyscy drodzy słuchacze, radiosłuchacze i ci zgromadzeni przed radioodbiornikami dosłownie przez miesiąc nie pić. Od teraz, tak jak sobie to obejrzycie, ustawcie sobie przypominajkę w kalendarzu Google, że przez miesiąc nie spożywacie alkoholu i zobaczycie, ile różnych dziwnych sytuacji w waszym życiu się pojawi. Na zasadzie pójdziesz z kumplami na piwo i nie pijesz, jesteś jedynym trzeźwym i nagle się okazuje, że ty z tymi ludźmi nie masz o czym gadać, nie? Bo to byli twoi kompani do zalewania się w palnik. Nie? Albo widzisz sytuację, która wydawałaby się po alkoholu śmieszna. Okazuje się, że no ludzie dookoła ciebie to są młodsze wersje Ferdynanda Kiepskiego, tylko trochę bardziej wygadane i trochę lepiej ubrane i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład od kiedy ograniczyłem spożywanie alkoholu, w ogóle mój krąg takich bliskich znajomych się bardzo zawęził, ale nie żałuję, bo nagle się okazało, jakby z iloma ludźmi spotykałem się tylko po to, żeby się odciąć. No tak. Nie? I tu wracając jakby do tego, co my możemy jakby robić w necie, to przede wszystkim mówić o tym, nie? Skoro pojawili się ludzie, którzy wzięli ciężkie pieniądze za to, że powiedzieli no mordo, to pij odpowiedzialnie, to chciałbym, żeby ci sami ludzie powiedzieli no mordo, jak będziesz walił po kablach, to weź za każdym razem czystą igłę i strzykawkę, bo w ten sposób zapobiegasz transmisji wirusa HIV. Jak walisz coś po nosie, to nie z banknotu, bo tak robią na filmach, tylko ze szklanej lufki, to ze swojej, bo jak pojawi się krew, bo zdarza się na przykład, że w proszkach jest potłuczone szkło, które ma za zadanie podrażnić śluzówkę, no to jakby w ten sposób wtykając swój nos do czy do nosa kolegi, do nosa kolegi też się czymś może zarazić i tak dalej, tak dalej, tak, tak dalej. No kurwa, no postójmy odpowiedzialnie. Nie? To działa chyba tylko w jedną stronę. Kiedy się przyjmuje hajsy od tych agencji, a to są ogromne pieniądze. No są ogromne pieniądze. No ja też miałem ofertę, w ogóle przypomniałem sobie, jak ostatnio rozmawialiśmy, ja też dostałem x lat temu ofertę wzięcia udziału tam w akcji, tam pij odpowiedzialnie i tak dalej. Jako ratownik? Tak, ale ja odpisałem wtedy, że jakby mój stosunek do spożywania alkoholu jest znany jakby powszechnie i no zdanie nie zmienię. Nie? No.
Dobra, Janek, ostatnio jak się spotkaliśmy, to też powiedziałeś jedną rzecz, która myślę, że powinna tutaj wybrzmieć, czyli postuj odpowiedzialnie. Tak. Jakby pij odpowiedzialnie, ale też postuj odpowiedzialnie. No. Pamiętaj, co wrzucasz do internetu i nawet ja wiesz, też mówiliśmy, pamiętam, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, to mówiłeś nawet o tym, żeby, wiesz, że ja się łapię na tym, żeby nawet nie pokazywać, nie wiem, jestem w jakiejś lepszej knajpie czy coś, czy to też, żeby nie, to po prostu, że znaczy, ja tego nie wrzucam, czy coś, bo nie chcę, żeby ktokolwiek się poczuł gorzej, że jego nie stać na tą knajpę. Nie mam pojęcia jak ty, ale ja naprawdę robię coś takiego, że odpalam sobie te na Instagramie tam tą opcję z te 104 tysiące obserwujących i robię, wiesz, biorę telefon i takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I klikam, wiesz, w randomowego gościa. Mm-hmm. No i tak patrzę jakby... Kim są ci ludzie? Kim są ci ludzie? Nie? I ja widzę, że to są, wiesz, ludzie z różnych jakby branż, z różnych światów, różnie sytuowani przede wszystkim. No i jakby ja obejrzałem też ten dylemat społeczny na Netflixie, bardzo polecam. Też jakby ciekawy film. I jakby, może umówmy się, ja was wszystkich nie mam wpisanych do dowodu osobistego, jakby no kasę każdemu z was nie pożyczę, nie? Ale mimo wszystko gdzieś tam czuję jakąś tam formę odpowiedzialności. No i dla przykładu, ja byłem rok temu, ponad rok temu, z dziewczyną na Sardynii. Pojechaliśmy, na takie wczasy, na zasadzie zapłaciłem 800 za dwie osoby z hotelem, ze wszystkim, nie? I do tej pory nie wróciłem ani jednego zdjęcia. Bo to mogłoby z boku wyglądać, wiesz, jak rajskie wakacje. I to nie chodzi o to, nie wiem, że się czegoś wstydzę albo nie pasuje mi mój brzuch. Jakby mój brzuch jest spoko. Bardziej chodzi o to, że jakby to myślam się, że a tym bardziej teraz, kiedy ta sytuacja gospodarcza w kraju jest to bardzo kiepska, no takie obrazki jakby wielu osobom najzwyczajniej na świecie tylko dokupują. Tak. A to nie jest potrzebne. To ja naprawdę wolę pokazać, wiesz, siebie w tej karetce, która trzyma się na plaster albo na sorze, który jest jaki jest i pachnie tak jak pachnie. I jakby, bo to też jest część mojego świata, niż pokazywać, o słuchajcie, moi drodzy followerci, jestem właśnie na wczasach, gdzie jakby to takie wczasy, no wiesz, no spaliśmy w hostelu, nie? No tak, ale na Instagramie wszyscy wiadomo. No Rachel, nie? No. Tak, tak, tak. Więc postujmy odpowiedzialnie. Bardzo ci dziękuję, Janek. Ćpać i pić to trzeba umieć, to moje motto. Polacy średnio to potrafią, więc ograniczajmy się ogólnie. Dzięki. Dbajcie o siebie. Narazka. Dzięki.